Nasze dzisiejsze rozważanie może niektórym wydać się dość zabawne. Otóż chciałbym postawić pytanie. Pytanie brzmi, czy Jezus Chrystus był w ludzkim ciele Żydem, czy nie? Ktoś powie, no ale skąd tak absurdalny problem? Otóż są dwa źródła tego problemu. Jeden, który jest znany od wielu, wielu lat, może wieków nawet, to jest źródło, można powiedzieć, ultra rzymskokatolickie, które rzeczywiście zaprzecza temu, że Jezus Chrystus pochodził z narodu Izraela. Twierdzą ci ludzie, że Jezus nie był Żydem. Można o tym sporo poczytać, nawet w internecie dzisiaj można znaleźć takie informacje. Nawet nie trzeba bardzo szukać. Ale to źródło jest z natury rzeczy tak niewiarygodne, mówię o tym źródle rzymskokatolickim, że nie bardzo należy się nim przejmować. Tak z ciekawości można się przyjrzeć argumentom, no naprawdę czasami tak śmiesznym, że można je uznać za komedię. Ale jest drugie źródło, które się ujawniło w ostatnich kilkudziesięciu latach i coraz mocniej krzyczy w naszym kraju, w Polsce. To jest źródło, które gdzieś tam pochodzi ze środowiska judaizujących. Judaizujący, czyli ci, którzy chcą za wszelką cenę zmusić wierzących do tego, aby połączyli prawo mojżeszowe z wiarą w Jezusa Chrystusa. I z tych środowisk bardzo często słychać, że Jezus Chrystus nie był Żydem. Kim był w ich rozumieniu? Ano, ciekawostka, uwaga, był Judejczykiem. A oczywiście, jak wszyscy wiedzą, Judejczycy to przecież nie są Żydzi. To tak samo, jakby ktoś powiedział, że Małopolanie nie są Polakami, Wielkopolanie nie są Polakami. No a kim są? Wielkopolanami, Małopolanami. A Jezus Judejczyk, nie Żyd. W żadnym wypadku nie Żyd. Czy jest jakikolwiek cień, już nie mówię o jakimś specargumencie, ale czy jest jakikolwiek cień możliwości, aby uznać pretensje judaizujących do właśnie takiego postawienia sprawy? Mamy kilkanaście minut, więc pospieszmy się. Po pierwsze, nie będę czytał rodowodu, który znajdujemy na przykład w Ewangelii Mateusza, ale o zgrozo, kiedy czytamy tam ten rodowód od początku, to dojdziemy w jakimś momencie do Jezusa z Nazaretu. I kimże ten Jezus z Nazaretu jest? Ano, według rodowodu jest synem kogo? Króla Dawida. Czy Dawid był Żydem? Nie był Żydem, był Judejczykiem. Czyżby? Czyżby? Dlatego, że jak czytamy Biblię, to się dowiadujemy, że Dawid był królem Izraela. Był królem Izraela, który po jego śmierci się podzielił na królestwo północne i południowe, królestwo Judei i królestwo Izraela. Rzeczywiście taki podział nastąpił. Ale Dawid był królem zarówno północnego, jak i południowego Izraela. Był też królem wielu innych terenów, które wtedy składały się na żydowskie imperium. A więc nie ma wątpliwości, że skoro Dawid był Żydem, to jego potomek jest oczywiście Żydem. I tutaj w zasadzie można by zakończyć wszelkie dywagacje, ale przejdźmy do pewnego fragmentu Bożego Słowa, który ulokuje nas w czasach Jezusa.
To jednak jest 1000 lat po Dawidzie. Tak na okrągło, żeby się nikt nie czepiał, że to jest na przykład 987 albo 1012. Na okrągło, 1000 lat po Dawidzie. Sięgamy do Ewangelii Jana, do rozdziału 4 i czego się dowiadujemy. Oto Jezus usiadł sobie przy studni. I czytamy 6 werset 4 rozdziału. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, czyli nie Żydówka, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska dostała takiego amoku jakiegoś i rzekła do Jezusa: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? W nawiasie dopisano: Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. W nawiasie jest nawiasie, znaczy, że nie wszystkie rękopisy tę frazę zawierały. Jak to jest? Samarytanka oczadziała nagle, jakieś ziółka po drodze z miasta, jak szła po wodę, zażyła. No bo jak ona mogła powiedzieć do Judejczyka: ty Żydzie? Jak w ogóle Jan ośmielił się to tak zapisać? Przecież należało napisać: jakże ty, będąc Judejczykiem? Tylko że później byłby problem, no bo niektóre rękopisy nie mogłyby napisać, że Judejczycy nie obcują z Samarytanami. No bo któż to są ci Judejczycy? To mi przypomina trochę taką zabawę, która jest bardzo niebezpieczna, kiedy czytamy, kto rozpętał II wojnę światową, to się dowiadujemy, że naziści i komuniści. A ja sobie wtedy myślę: do licha, skąd się ci naziści wzięli? Z Księżyca przylecieli, czy jak? Jakim językiem ci naziści mówili? A jak stoję przed bramą wejściową do obozu w Auschwitz, w Oświęcimiu, i czytam pewien napis, ktoś mnie zapyta, w jakim to języku napisano. No to należałoby powiedzieć: w języku nazistowskim. My wiemy, że to są bzdury kompletne i wiemy, że nie żadni naziści rozpoczęli wojnę i nie żadni naziści mordowali w Oświęcimiu, tylko byli to Niemcy. A ci komuniści to byli przede wszystkim Rosjanie. I tu nie ulega żadnej wątpliwości. I to jest taka sama zabawa jak w Żyda i Judejczyka. Judejczyk nie jest Żydem. Nie, nie, nie. Żyd nie może być Judejczykiem. Nie, nie, nie. To czego to jest potrzebne? Zaraz powiemy. No ale cóż, zobaczmy, jak to tam się dalej rozgrywało. Przeskakujemy trochę wersetów i dochodzimy do miejsca, którym czytamy od wersetu 21. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Bo zbawienie pochodzi od Żydów. O kim Jezus mówił? Skoro on nie był Żydem, to jak zbawienie może pochodzić od Żydów? Przecież on jest Mesjaszem. Powinien był powiedzieć, że zbawienie pochodzi od Judejczyków. Nie wiedział? O, cóż to za Mesjasz, który nie wie, że zbawienie pochodzi od Judejczyków? Cóż za potężny problem mamy tutaj. Oczywiście to są śmichy, chichy. Jezus doskonale wiedział, że jest Żydem i doskonale wiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów. I nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Czy jakiś Żyd jeszcze w okresie, kiedy żył Jezus, czy zbliżonym okresie, miał z tym jakiś problem? No zobaczmy. Był taki Żyd,
który się nazywał apostoł Paweł, a może bardziej Saul, jak kto woli. I ten Żyd o sobie coś powiedział. No to jest w ogóle dla judaizujących, to jest kamień obrazy. List do Filipian, rozdział 3, werset 5. Oto co mówi o sobie tenże szalony apostoł Paweł. Obrzezany dnia 8, kogo obrzezywano? No Żydów, no co zrobić? Z rodu izraelskiego, czyli o co mówi o sobie apostoł Paweł? Jestem Izraelczykiem. Z pokolenia Beniamina, czyli kim jestem? Judejczykiem. Hebrajczyk z Hebrajczyków, kim jestem? Żydem. Czyli zobaczcie, apostoł Paweł jest przykładem kogoś, kto nie może istnieć, bo to jest w jednej osobie Izraelita, Judejczyk i Żyd. Proszę sobie przeczytać, proszę sobie sprawdzić, List do Filipian, rozdział 3, werset 5. Tak tutaj zostało zapisane i nie ma o czym dyskutować. Dlaczego judaizujący odmawiają Jezusowi bycia Żydem? To proste. Dlatego, że ci ludzie są przekonani, wierzą w to głęboko, że tylko Judejczycy są prawowitymi spadkobiercami wszelkich Bożych obietnic. Pytanie, co to są Judejczycy? Bo to jest jeszcze większa ciekawostka. Judejczycy to są ci, którzy, uwaga, nie istnieją. Tak, ja wiem, co mówię. Dzisiejsze państwo Izrael przez judaizujących, tak jak przez muzułmanów, jest znienawidzone. Dla nich to są ludzie, którzy są zwiedzeni, to są oszuści, to są Izraelczycy, ale to nie są Judejczycy. To są Żydzi, ale to nie są Judejczycy. Jezus nie był Żydem, był Judejczykiem. Rozumiecie coś z tego? Oczywiście ten obłęd wynika z faktu, że jak sięgniemy głębiej, to się dowiemy, że tak naprawdę chodzi o to, komu było przekazane prawo. Jeżeli było przekazane Żydom, no to mamy pewien problem w takiej oto postaci, że tylko Żydzi to prawo mieli zastosować. A jeżeli było przekazane Judejczykom, to znaczy, że jest taki naród, Judejczycy, którzy mają wyłączne prawo do tego, aby dysponować zakonem. A gdzie są ci Judejczycy? Nie ma ich w Izraelu. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale nie ma ich w Izraelu. Gdzie są? I tu się niestety musimy zwrócić do psychiatry. Otóż ci ludzie twierdzą, że Judejczycy to są te zaginione pokolenia Izraela, te 10, jak wiecie, które zostały uprowadzone do Babilonu, ale nie do Babilonu, tylko na tereny dzisiejszego Kaukazu i nagle z tego Kaukazu hyc-hyc, wiecie, gdzie te pokolenia dały dyla? Do Polski. I wiecie, co to oznacza? Że Polacy są Judejczykami. To jest po prostu rewelacja. I dlatego, jeżeli w Kościele katolickim czasami jacyś szaleńcy twierdzą, że Jezus był Polakiem, to nie jest kompletne wariactwo. To się tutaj właśnie dzieje, na styku tego, czego uczą judaizujący i katolicy. Zawsze twierdziłem, że te dwa ruchy religijne są sobie bardzo bliskie, chociaż startują z zupełnie różnych miejsc, ale spotykają się w wielu, wielu miejscach. I są jedna. Kochani, nie dajcie sobie robić wody z mózgu. Nie dajcie się oszukiwać, nie dajcie się okłamywać. Dla nas wszystkich, wszystkich ludzi, którzy chcą poznać prawdę, podstawą, fundamentem prawdy jest Słowo Boże. Naprawdę to, co wam opowiedziałem, to można sprawdzić na różnych portalach. Nie chcę reklamować żadnego.
bo to wstyd, że w ogóle takie rzeczy ktoś wypisuje, ale jeżeli się bardziej opieramy na tym, co ludzie mówią, a nie na tym, co mówi Słowo Boże, no to mamy później takie bzdury. Nawet na mojej stronie ludzie sobie wypisują takie bzdury i twierdzą, że Jezus nie był Żydem, tylko był Judejczykiem. No ludzie, obudźcie się, opamiętajcie się, co wy mówicie, co piszecie, co robicie i o czym myślicie. Ci sami ludzie, którzy spreparowali taką historię, twierdzą na przykład, że Jahwe nie jest żadnym Bogiem, tylko jest upadłym demonem. To jest to samo źródło. Więc jeżeli chcecie wierzyć w takie bzdury, no to wasza sprawa. Jak ktoś chce, zapraszam do mojego ogrodu. Mam fajny ogród, o który dba moja żona. Możecie nawet wierzyć, że pod tymi pięknymi drzewkami mieszkają krasnoludki. Ja nie wierzę, ale wy możecie. Nie ma żadnego problemu. Chrześcijanie to ludzie, którzy mają rozum w głowie, którzy mają swoje przemyślenia i decyzje życiowe oparte na Słowie Bożym. Jeżeli Słowo Boże mówi, że Jezus jest Żydem, no to no dajmy spokój, po prostu, no bądźmy poważni. Ale jeżeli ktoś nie chce w to wierzyć, to przecież to jest jego sprawa. Tylko pamiętaj, przyjacielu, że jeśli nie wierzysz, że Jezus jest Żydem, to nie możesz być zbawiony. A dlaczego, ktoś powie? Ano dlatego, że sam Jezus powiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów. A więc jeśli nie wierzysz w Zbawiciela, który jest Żydem, to dlatego nie wierzysz, ponieważ nie wierzysz we wszystko, czego uczy. Wierzysz w swoją własną wersję niby Ewangelii, swoją własną wersję niby Boga i jeszcze śmiesz twierdzić, że poznałeś prawdę. Jesteś głupcem, który dał się oszukać innym głupcom i manipulatorom. I w tym momencie, niestety, mój drogi przyjacielu, nie możesz być zbawiony. Nie możesz być zbawiony, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Zbawienie pochodzi od Żydów. W czasach, kiedy żył Jezus i zaraz po tych czasach żyli ludzie tacy jak apostoł Paweł, którzy mówili o sobie, jesteśmy Izraelitami, jesteśmy Judejczykami, a jednocześnie jesteśmy Żydami. Jeżeli nie potraficie tego zaakceptować, to nie możecie być ludźmi zbawionymi, bo wszystko, z czego będziecie uczyli, nie będzie zgodne z tym, czego uczył Jezus Chrystus. To dlatego takie środowiska jak wasze wymyślają, że Jahwe jest upadłym demonem. Brawo! Nawet któryś z ludzi, którzy uważają się za pastorów, też przyjął takie nauczanie i możemy to posłuchać. Niestety w internecie. O, Panie Boże, przyjdź i zrób z tym porządek, bo naprawdę czasami już trudno słuchać tego steku bzdur, który wylewa się z ludzkich ust. Ale mam taką nadzieję, drodzy bracia i siostry, że nie dajecie się oszukiwać. A jak coś chcecie sprawdzić, to bierzcie do ręki Biblię. A jak Biblia tego, co wam mówią, nie potwierdza, to użyjcie tej Biblii jako cegłówki na przykład. I zróbcie porządek z szaleńcami, którzy chcą was oddzielić od Jezusa Chrystusa. Zostańcie z Bogiem, przyjaciele. Amen.